To ja się odważę, ja tutaj przyszedłem się uczyć, nie siebie uczyć, nie innych, ale mnie się wydaje, że w aspekcie rodziny bardzo pomocne jest czytanie Pisma Świętego w kontekście, czyjego imienia wzywamy. Cała historia ludzkości, od Adama i Ewy, od Kaina i Abla w zasadzie, jest historią dwóch rodzin. Albo wzywamy imienia Bożego, albo swoje imię chcemy ustanowić. Wieża Babel, gdzie część ludzkości chciała ustanowić swoje imię. Natomiast w tej Bożej rodzinie, która tam poprzez Noego, potem do Abrahama i tak dalej, zawsze jest wzywane imię Boże. I jeżeli się zwraca uwagę na to imię, no to konkretne słowo imię, które się kończy jeszcze już nawet w Nowym Testamencie, gdzie tekst o płaceniu podatków. To nie jest tekst ekonomiczny. Tam Pan Jezus wyraźnie mówi, czyje imię jest na tej monecie. Do której rodziny należycie? Czy należycie do rodziny Boga, czy należycie do rodziny, której Bogiem jest wasz brzuch, której wy sami jesteście swoim Bogiem. I ten wątek dwóch rodzin, rodziny Bożej i rodziny mojego ja, mojego ego, ja jestem najważniejszy, przewija się od samych początków stworzenia. I bardzo ciekawy jest to temat, jeżeli się pod tym kątem właśnie przeczyta Pismo Święte. I idąc do dzisiejszych czasów właśnie, to jest kwestia tego, kto jest najważniejszy w naszym życiu. Czy my należymy do rodziny Pana Boga, czy to Bóg jest najważniejszy w moim życiu, czy Jezus jest tą osobą numer jeden w mojej rodzinie. Każde małżeństwo powinno być trójkątem małżeńskim. Mąż, żona i Bóg, albo Bóg, bo mąż i żona, raczej w tym sensie. Mam takie bardzo fajne powiedzenie na południu Ameryki. If mama ain't happy, ain't nobody happy. Jak mama nie jest szczęśliwa, to nikt nie jest szczęśliwy. Mama w sensie nie rodzicielki, tylko mamy moich dzieci. Także to, co powiedziałeś przed chwilą, że mama musi być szczęśliwa, wtedy całe małżeństwo jest szczęśliwe, ale to się da zrobić tylko wtedy, kiedy Bóg jest najważniejszy. Jak robimy sobie z żony Bożka, czy z siebie Bożka, to wtedy nie ma żadnej gwarancji, że za 3 lata jakaś innej boginki nie zobaczymy na przykład. Natomiast jak Bóg jest najważniejszy, to jest jakaś gwarancja tego, że to małżeństwo będzie coraz lepsze, co ja mogę po 42 latach potwierdzić, że to się dzieje w praktyce też. No ja bym powiedziała, że tym pierwszym podstawowym sformułowaniem to jest non serviam, czyli nie będę służył. Że to jest niechęć, że no jeżeli mam dziecko, no to muszę mu zawiązać butek, muszę go zaprowadzić do szkoły, to jest to obciążenie. I to określenie non serviam, no to jest to podobno, co szatan powiedział, nie będę przecież służył stworzeniu, kiedy zobaczył, że nastąpi wcielenie, tak, że będzie Syn Boży, no to stwierdził, że właśnie on nie będzie służył niczemu cielesnemu, tylko będzie taka złuda takiej samodzielności, samowystarczości, w patrzeniu w siebie, tak właśnie jak w rozdziale 14 Księgi Izajasza, że podobny będę do Najwyższego, usiądę sobie na górze. No i potem następuje ten upadek. I to widzimy w tym aspekcie, który tutaj został trochę pominięty, to znaczy w tym, co się dzieje ze starcami. To znaczy teraz mamy to pokolenie, jak się starzeje to pokolenie tej mentalności antykoncepcyjnej, że jedno dziecko albo wcale, albo jedno dziecko na emigracji. No będę sobie mieszkał w swoim mieszkanku, będę taki niezależny i nagle następuje to ciążenie, że oni się starzeją i przychodzi opieka społeczna i musi posprzątać go do jakiegoś domu opieki. I wtedy właśnie zajmują się nim nie ludzie, no bo już takiej pracy z takimi starcami to już nie chcą nawet więźniowie wykonywać, tylko będą takie miasteczka, właściwie całe tych starców i będą się nimi zajmować właśnie emigranci. Bo już nawet Ukrainki nie chcą się zajmować, bo to jest okropna robota, trzeba podnosić i następuje kompletne wypchnięcie tych starców poza granice rodzin. Bo w normalnym układzie, no to babcia jest elementem rodziny, babcia jakoś się przydaje, do końca pracowała. Natomiast tutaj oni jakby sami pozbawili siebie tkanki rodziny.
to niedawno ksiądz Skrzypczak się odważył i powiedział, że te domy opieki to jest kara za brak miłości. Ma rację. Co? Ja uważam, że ma rację. To jest efekt. Czy to też jest... Wydaje się, że tego sobie ludzie nie uświadamiają, zwłaszcza młodzi. Ja już trochę lat mam, nie wiem, czy jakoś łatwiej to do mnie dotarło. Że jednak większość naszego życia, patrząc na... Załóżmy, statystycznie żyjemy 70-80 lat. To większość naszego życia przypada już na okres niemłodości. Prawda? Pierwsze tam, powiedzmy, 20 lat dzieciństwo, chociaż to i tak bardzo długo, ale dzisiaj tak to jest, nie? Że... 40? Nie, no to już jest, to już nie jest dzieciństwo, tak? To już jest młodość. Ludzie zachowują się jak dzieci, tu się mogę zgodzić, nie? Ale to już jest młodość. Tylko że jeśli ktoś dochodzi właśnie do, powiedzmy, do 40 roku życia, to przed nim jeszcze 40 lat, statystycznie patrząc, prawda? Czyli drugie tyle przeżyje już jako człowiek nie młody. Po prostu. Jeśli nie mam rodziny, to co Mariusz powiedział, tak? Jeśli nie przez ten czas nie zbudowałem rodziny, to większość mojego życia przeżyję bez rodziny. Czy będę miał przyjaciół? No to jest pytanie generalnie. Ile ludzie mają przyjaciół? Statystyki, takie socjologiczne... Z boku czy w realu? No ładnie. Takie statystyki, socjologiczne badania pokazują, że jak ktoś ma dwóch przyjaciół, to już jest szczęściarzem. Że większość ludzi nie ma w ogóle przyjaciół. No to teraz, jak wyobrażasz sobie swoje życie, kiedy nie masz rodziny, nie masz przyjaciół, masz lat 40 i 50, 60, 70, 80, prawda? Czy jesteś właśnie samowystarczalny? No nie. No zarabiam tyle, że z emerytury będę sobie żył jak król, nie? Wynajmiesz sobie opiekę, tak? Która będzie się tobą opiekowała. Pytanie, czy będziesz szczęśliwy, tak żyjąc. Jednak jako istoty społeczne, dużą część naszej satysfakcji z życia, można by powiedzieć, czerpiemy z kontaktów z innymi ludźmi, prawda? Z tego, że na przykład inni nas poważają, że inni nas kochają, tak? Że inni nas szanują, że nas cenią. Że nam coś zawdzięczają. Tak, że nam coś zawdzięczają, że mamy jakieś relacje po prostu. Najlepiej to się organizuje po prostu w rodzinie. Tak? Te relacje są najgłębsze, najbardziej żywe. Oczywiście rany też są największe w rodzinie, tak? Bo ci, co są najbliżej, ranią najbardziej, wiadomo, nie? Ale przyjaciele, znowu, to też są osoby, z którymi tworzymy więzi, tworzymy relacje, które nas uszczęśliwiają po prostu. Nie? Natomiast takie podejście, jak trochę dzisiaj, zwłaszcza w czasie pandemii się zaczęło, tak, że żyję sam w swoim domu, przed swoim komputerem, bo pracuję przed komputerem, oglądam rozrywkę przed komputerem, zamawiam wszystko przez komputer, prawda? Nie muszę wchodzić z domu w ogóle. Okej. Okay. To jest wygodne i można tak żyć lat 5, tylko pytanie, czy jesteś w stanie być szczęśliwym przez lat 10, 15, 20, 50, prowadząc tego rodzaju życie. Nie mając właśnie relacji z najbliższymi jakimiś, prawda, czy z przyjaciółmi, czy no, z kolegami na piwo wyskoczę, tak, na tej zasadzie. No ale, tak, i jeśli, znowu, jeśli, załóżmy, mamy koleżeńską paczkę w wieku młodym. Część z nich założy rodziny, część nie. Ta część, co założy rodziny, zajmie się najczęściej swoją rodziną, prawda? To będzie ich życie po prostu, prawda? I na to będą poświęcali swój czas. Coraz mniej będą czasu mieli dla tych swoich znajomych, że tak powiem, z dawnej paczki, nie? Więc ci, którzy nie założyli rodziny, można powiedzieć, tracą część kontaktów. Naturalnie, bo tam ci ludzie mają swoje życie po prostu, nie? Więc człowiek, który z jakichkolwiek powodów nie zakłada rodziny, w dalszym okresie jest skazany na samotność, po prostu. Część ludzi umrze, wcześniejszą, których znał, prawda? Część ludzi wyjedzie za granicę i to grono znajomych się kurczy i zostajemy sami, tak? I zostajemy właśnie ostatecznie w pewnym sensie skazani na opiekę społeczną, bo kto się ma nami zająć, jak zachorujemy, nie? Jak nie mamy właśnie kogoś bliskiego, kto mógłby się nami zająć. Obawiam się, że założenie rodziny może nie wystarczyć. Dlatego, że model rodziny znacznie się zmienia. W zasadzie dążymy w kierunku modelu takiego trochę chyba amerykańskiego, który jest, że w pewnym wieku dzieci wyjeżdżają do koledżu
I w zasadzie to jest koniec w zasadzie ich kontaktu z rodzicami niemalże. Oczywiście na święto dziękczynienia mogą przyjechać i tak dalej, ale generalnie na co dzień, przeważnie mieszkają gdzie indziej i tak dalej. Także tutaj nie tylko to, że nie ma rodziny, ale również sam model rodziny chyba ma duży wpływ, może być negatywny. Z tym, że tak, narzekamy na to, że wirtualizujemy nasze kontakty, ale powiem się, że na to, to my niewiele poradzimy. Nie wiem, czy macie jakiś pomysł na to, żeby pozytywnie wykorzystać tę zmianę. Przywrócić model wielopokoleniowej rodziny. To jest powiedz moim dzieciom, że to jest amerykański model, bo one chyba nie wiedzą. To jest szczęście. Moje dzieci włoski model przyjął. Nie mogę ich zadumić.